Niech panom też Was pokojem. poniedziałek 3 października 27 tygodnia okresu zwykłego. Rozpoczynamy lekturę listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Jako pierwsze czytanie będziemy w tym tygodniu otrzymywać fragmenty tegoż listu. Święty Paweł w swoim nauczaniu centrum swojego nauczania uczynił tą prawdę, że człowiek zbawiony jest poprzez Wiarę w Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego, że to właśnie dzięki wierze w Chrystusa ukrzyżowanego jesteśmy zbawieni, a nie dzięki naszym uczynkom. To jest to podstawa tego, co głosił święty Paweł, to z czym przybył do Galacji, tego nauczał, i potem, kiedy wyjechał, okazuje się, że jednak ta prawda, choć tak piękna i wydaje się, że na początku entuzjastycznie przyjęta, Zaczyna się chwiać w posadach, że jednak człowiekowi trudno jest przyjąć, że jest po prostu zbawiony tylko dlatego, że wierzy, że jest zbawiony z łaski, że wszystko już, co najważniejsze, zrobił Jezus Chrystus, że w nas jest to pragnienie takie, żeby coś zrobić, jakoś sobie zasłużyć, żeby zapracować, żeby to nie było tak, że tylko i wyłącznie otrzymałem. Dlatego po wyjeździe Pawła, później ci, którzy wchodzili w chrześcijaństwo, ale byli pochodzenia żydowskiego, próbowali na to chrześcijaństwo nałożyć zwyczaje żydowskie. Czyli właśnie jest prawo, są przykazania, są pewne zasady, trzeba je przestrzegać. Jak będziemy przestrzegać, to wtedy będziemy zbawieni. Dlatego Paweł pisze do Galatów list i pisze bardzo mocny, bardzo stanowczy, a jak później zobaczymy również, i bardzo też osobisty, pokazujący swoją historię. Najpierw pisze do nich, że nadziwić się nie może. Że od tego, który łaską Chrystusa was powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Od razu pokazuje, co tu jest najważniejsze: że Chrystus, który powołuje, Chrystus, który obdarza łaską. I Paweł tutaj w tym liście no nie dba o maniery, o czym zaraz zobaczymy. Od razu pisze: Nie mogę się nadziwić, jest pełen, jestem pełen zdumienia, a może nawet jestem zdenerwowany na to, że tak szybko chcecie odejść od Chrystusa. Do innej Ewangelii, ale nie ma innej Ewangelii. Są ludzie, którzy mówią inne rzeczy, ale Ewangelia jest zawsze taka sama. Więcej mówi nawet, gdyby Anioł z nieba przybył i głosił inną Ewangelię. Nawet gdyby On przybył i mówił coś innego, mówi to, co mówiłem na samym początku, jest podstawowe, najważniejsze i niezmienne. I gdyby ktoś uczył czegoś innego, niech będzie przeklęty. Dwa razy powtarza to słowo. Bardzo. Mocne rzeczy mówi dzisiaj święty Paweł, ale ta moc wynika z tego, że widzi, że oni mogą stracić to, co jest podstawą Ewangelii, czyli zbawienie dzięki Jezusowi Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu. Mocne słowa. Mocne słowa mówi dzisiaj święty Paweł, ale jest pewny, że to jest to, co objawił mu Jezus Chrystus, to przekazuje i tego chce bronić. Broniąc jednocześnie właśnie tutaj yy, Galatów przed. Zejściem z drogi zbawienia, czyli stracenie, przed utratą życia wiecznego. W Ewangelii według świętego Łukasza znowu powstaje pytanie, co czynić, aby osiągnąć życie wieczne, czyli co jest centrum zbawienia, co jest centrum Ewangelii, co jest centrum dobrej nowiny. Moglibyśmy nawet połączyć to z tym pierwszym czytaniem. Co jest najważniejsze, dlaczego jesteśmy zbawieni. W jaką Ewangelię mamy wierzyć, i Chrystus dzisiaj opowiada. Opowiada tą przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, ale ta przypowieść jest właśnie opowieścią o Bogu, który szuka, Bogu, który znajduje i Bogu, który zbawia. Ten Samarytanin, który widzi tego człowieka pobitego, tym człowiekiem pobitym zawsze jesteśmy my: Pobici przez grzech, pobici przez własne namiętności, przez własne żądze i tak leżymy i te różne osoby, które przechodzą, to są ci, którzy nie są w stanie pomóc. Tak właśnie chociażby i prawo nie jest w stanie pomóc nam, kiedy jesteśmy bezsilni i pobici przez grzech. Dopiero Jezus Chrystus, ten dobry Samarytanin, który bierze nas, który obmywa sakramentami, obmywa swoją krwią, obmywa łaską swojego miłosierdzia, a potem zawozi nas do gospody. Najpierw bierze nas na siebie, tak jak wziął krzyż, a potem zawozi do gospody, czyli do kościoła, abyśmy tam byli nieustannie zaopiekowani, abyśmy byli opatrzeni, abyśmy otrzymali to wszystko, co jest nam potrzebne. To jest ta Ewangelia, którą głosił Paweł. To jest ta prawda, jaki jest Jezus Chrystus, i to jest prawda o naszym zbawieniu. Innej Ewangelii nie ma. Taką dzisiaj otrzymujemy łącznie z tym pouczeniem, które mówi Święty Paweł do Galatów. Nadziwić się nie mogę, że tak łatwo chcecie odejść. Zostańmy, żeby Święty Paweł nie musiał się dziwić również i naszemu postępowaniu. Pan z wami niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.